to jeszcze poproszę tu państwo związkowcy. Bardzo proszę. Proszę się przedstawić. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni zgromadzeni. Tadeusz Szymańczak, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Stanąłem przed trudnym zadaniem, panie przewodniczący, bo chciałbym się nie powtarzać, a powiedzieć rzeczy istotne i ważne, które są. Oczywiście nie ze wszystkimi tu głosami pana komisarza się zgadzam i pana ministra, ale chcę może od historii. Panie komisarzu, znamy się od 91 roku. Szkoda, że nie współpracujemy tak, jak powinno to być. 18 października w Brukseli na posiedzeniu COPACOGECA w zespole, w grupie roboczej mówiłem już o problemie, który dzisiaj jest tematem dzisiejszych obrad. Czy on się kończy? Nie. Czy wtedy ktoś zareagował? Nie. Panie przewodniczący, jako Związek Producentów Roślin Zbożowych wystąpiłem 7 grudnia do pana premiera i do ministra, wicepremiera, wtedy pana ministra Kowalczyka, z prośbą o wyjaśnienie pewnych kwestii i chcę powiedzieć, że najszybciej zareagował pan premier. Odpowiedział mi w ciągu chyba 7 dni, że przekazujemy do rozpatrzenia wystąpienie pana Tadeusza Szymańczaka odnoszące się do sytuacji na rynku zbóż. Do pana ministra Kowalczyka, do pana wicepremiera, a od pana wicepremiera Kowalczyka do dnia dzisiejszego odpowiedzi nie ma. Druga rzecz, wystąpiliśmy również do służb granicznych, czy kontrola jest na granicy, czy też nie. I tutaj nie zgadzam się z panem Jażdżykiem. Jażdżewskim. Przed sobą mam dokument z 28 grudnia. Główny Inspektorat Sanitarny. Ja zacytuję może. Kontrola graniczna produktów na cele techniczne nie leży w kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Czyli de facto nie było, o czym mówiliśmy. Sytuacja, która dotarła do Brukseli, nie wiem, czy ona była drogą naszą, drogą rządową, czy też tego zadowolenia rolników, którzy de facto wyrażali swój protest w Hrubieszowie czy w innych miejscach, gdzie zjeżdżało się 500 traktorów, to nie był euforia i zadowolenie. Tu była wspomniana informacja dotycząca decyzji czy wystąpienia pana posła Kaczyńskiego z 15 kwietnia i wspaniałe natychmiast rozporządzenie Rady Ministrów mówiące o zakazie importu zboża z Ukrainy. Były tam i również produkty inne typu spirytus, mąka, miód, jaja, drób, to co mówili tu koledzy. I ile to rozporządzenie przetrwało? Otóż zostało dokładnie zmienione 2 maja i zmieniono go tylko do 5 czerwca, czyli tak na kilka dni wprowadzono praktycznie, ale nie to, co było w pierwszym rozporządzeniu, a zrobiono ograniczenie do zbóż, do pszenicy, do kukurydzy, do rzepaku i nasion słonecznika. W związku z tym, o jakim zablokowaniu my mówimy? Przecież pan minister... A dziękuję, dziękuję. Mam nadzieję, że wszystkim mierzyłeś. Nie przeszkadzaj. Rozumiem. Prosiłbym o nieprzeszkadzanie mi, bo ja starałem się słuchać wszystkich z uwagą. Panie komisarzu, panie przewodniczący, panie ministrze, znowu dokument mam przed sobą. Dzisiaj byłem w Agencji Restrukturyzacji
dowiedzieć się, jak to jest z tą pomocą i dopłatą do zboża. W taki piękny sposób zostaliśmy wykiwani. Nie do tony, a do hektara i różne inne tam jeszcze zależności. W związku z tym przestańmy mówić o tym, że to jest jakakolwiek pomoc, która rekompensuje straty, które ponieśli polscy rolnicy, ale nie z ich winy. Mam przed sobą wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, który podpisał, poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy sprowadzanej w czasie agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Nie ma tu już o rzepaku, nie ma tu już o słoneczniku. Mało tego, to działa od 1 grudnia do 15 kwietnia. Pytam się, przecież my nie mogliśmy i nie mamy możliwości dzisiaj sprzedaży. Dzisiaj ja w agencji się dowiaduję, że przychodzą rolnicy, mówią, da pan mi jakiś namiar, żeby można było sprzedać zboże, żebym mógł sobie wyrównać te straty, choć częściowo. Więc o jakiej pomocy mówimy? Mało tego, ileż trzeba będzie wykazywać się dokumentami, żeby tą pomoc zdobyć. Ja jestem zdumiony. Nigdy nie mówiłem i mówił nie będę. Ale ludziom w nieszczęściu jako strażak, 50-letnim doświadczeniem, należy ludziom w nieszczęściu pomagać. Ale nie kosztem swojego życia czy zdrowia polskich rodzin, rolników, rolnictwa. Tak się po prostu nie robi wobec swojego narodu. Ja rozumiem, panie komisarzu, panie Januszu, że na liczbach pan ładnie to wyraził, że jest wszystko okej i powinniśmy być zadowoleni, ale jakoś tego zachwytu ja również nie widzę. Co mnie zdenerwowało, ludziom, którym pomagamy, ponieważ no tutaj muszę powiedzieć też, że moja ochotnicza straż pożarna też pomagała matkom z Ukrainy. Ale wyleczono mnie szybko z niektórych z pomocy. Część ludzi zachowuje się niegodnie na terenie, gdzie przyjmują ich Polacy. I tak jak tu było dobrze powiedziane, że nie było tych obozów przejściowych, a wdzięczności za to zbytnio nie mamy. Za to mamy również notę protestacyjną do Unii Europejskiej, że może to przeszkodzić w procesie akcesyjnym Ukrainy z Unią Europejską. Ukraińcy również wystąpili z notą protestacyjną do polskiego rządu. No przepraszam bardzo, my chcemy za wszelką cenę pomóc, a jeszcze napotykamy jak gdyby na oczekiwania czy wręcz żądania, że ta pomoc jest za mała i powinno być to naszym kosztem. Ja chciałbym się dowiedzieć na dzisiejszym spotkaniu, do pana ministra kieruję te słowa. Jeśli napłynęło w sumie około 4 milionów ton zboża ukraińskiego, zboża część technicznego, nie spełniającego standardów Unii Europejskiej, gdzie polscy rolnicy i farmerzy Unii Europejskiej ponieśli z tego tytułu koszty, to jak można wpuścić zboże, które nie spełnia standardów, a w badaniach na Słowacji i w innych krajach wykazano, że są pozostałości środków ochrony roślin, które u nas są wycofane. To jak to jest, kiedy ja dowiaduję się 40 lat pracy w uprawie kukurydzy, że znaleziono salmonellę w kukurydzy? Druga rzecz, bardzo istotna i bardzo ważna. Otóż przy okazji importujemy część ASF-u. Po drugiej stronie nie ma bioasekuracji. Nie ma tak, że kombajn będzie separował odchody od dzików, które są porażone. Przecież to ze zbożem ukraińskim trafia na polski rynek. A my, robiąc takie właśnie prześladowania rolników i polskich producentów trzody, doprowadzamy do najniższego stada powojennego. Jeśli wierzyć zapewnieniom pana ministra, który nas poprawiał, że nie 700 tysięcy, kolego
miesięcznie możliwość eksportu przy dobrym układzie, a milion, no to sobie policzmy, nie trzeba kalkulatora. Około 4 milionów ton zboża ukraińskiego. Ja nie wiem, gdzie ono jest, czy ktoś go znajdzie w tej chwili i gdzie ono poszło. Czy na paszę, czy do przetwórstwa, bo na spirytus nawet niektóre zboże się nie nadawało. I plus 8 milionów ton zboża polskiego na eksport, to mamy prawie 12 milionów. Miesięcznie, jak pan minister Telus mówił, milion ton. To proszę bardzo, kiedy możemy opróżnić swoje magazyny? Ja już nie mówię o jakichkolwiek dochodach, tylko żeby zmagazynować to, co mamy obsiane, i pogoda na razie nam sprzyja. Panie komisarzu, korzystam z pana obecności i wnoszę. Jestem z terenu planowanej rezerwacji pod nieszczęśliwy port komunikacyjny. Proszę polski rząd, proszę pana komisarza i Unię Europejską, żeby pieniądze przeznaczone niezgodnie nieraz z celem przeznaczenia na port komunikacyjny przeznaczyć na centralny port zbożowy, żebyśmy sobie zrobili okno na świat i mogli wyglądać i przepływy tych towarów, czy to będą pochodzenia zwierzęcego, czy roślinnego, mogło być wykonane. Panie przewodniczący, nie wiem, czy naruszyłem konwencję. Tu kolegę... Wielokrotnie. No, to jak mi mierzyłeś czas? Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję.